Witamy serdecznie stoisko Iron Horse. Ze mną jest oczywiście nasza topowa, nasz topowy bohater. Maskotka. Dzień dobry. Którego przedstawiać nie trzeba. Różal. Moi drodzy, temat jest taki. Ja chciałem namówić i zaprosić Różala na full kulturystyczny trening, bo wiem, że on mega bardzo lubi treningi siłowe. Oczywiście. Mega lubię treningi siłowe, a najbardziej lubię z kulturystyki dietę. Tak, i właśnie dokładnie tak. Właśnie chciałem zapytać Ciebie o posiłek przedtreningowy. Ale przed pierwszym treningiem? Przed pierwszym treningiem. Nic. Nic. A zupełnie natrzo. A żadnych aminokwasów, nie? A nie, no to odżywki tak, suplementacja tak, ale jeżeli chodzi o posiłek jako posiłek, nie wiem, bo późno wstaję. Wstaję koło godziny 9, a o godzinie 10 mam trening, także nie mam czasu, a poza tym ja się ciężko czuję, znam swoje ciało już na wylot i jak zjem rano, to się ciężko czuję. Czyli zobaczcie, mimo tego, że nasz mistrz niby nie trenuje kulturystycznie, to stosuje zasadę treningu na trzo i suplementuje aminokwasy przedtreningowo. Czyli w zasadzie używasz zasad i suplementacji kulturystycznej. I w zasadzie to była, teraz to powiedziałeś, to robisz to tak, aby przyspieszyć swój metabolizm. To znaczy, wiesz co, nie wiem dlaczego to robię. Wiem, że dobrze się po tym czuję, tak? Bo bywało tak, że na przykład miałem różne tam schematy. Było tak, że dzień zaczynałem od jakichś tam ciastek zbożowych, tak? Jakichś energetycznych napojów czy od czekolady. Ale na tą porę na przykład teraz już po tym się też czuję ciężko, tak? Już gdzieś tam metodą prób i błędów doszedłem do tego, że po prostu wstaję rano, na trzo właśnie biorę jakąś przedtreningówkę, typu tam na przykład, nie wiem, czy high kick, czy show, prawda? Do tego dorzucam BCA, do tego dorzucam ten produkt, ja zapomniałem jak to się nazywa, Anabolic Dreamer do tego, tak? Do tego jeżeli robię na przykład trening typowy, taki cardio, gdzie będzie jeszcze, no to dorzucam jakiś spalacz tłuszczu albo L-karnitynę, robię trening, no i po treningu biorę jakąś taką odżywkę po treningu, na przykład recovery, tak, albo Creafight. Do tego też dorzucam sobie trochę glutaminy. Lekka pauza, około tak 30-45 minut i dopiero pierwszy posiłek, tak? Dopiero pierwszy posiłek. Czyli tak jak widzicie, to nie jest tak do końca, że można sobie tak naprawdę robić co się chce i być sportowcem. Aby być sportowcem na 100% trzeba naprawdę i tak jak w swoim przypadku oczywiście jest to metodą prób i błędów, czyli w pewnym sensie intuicyjnie robisz to co robisz, ale nie jest to stricte kulturystyczne podejście, czyli matematyka, ale intuicyjnie jesteś w stanie budować swój próg tlenowy, swój próg sportowy. Będąc tyle lat w sporcie, poznałem swoje ciało na wylot, tak? Ja wiem na przykład, że gdy mam na przykład dwie jednostki treningowe za dnia, to na przykład ostatni posiłek jem koło godziny tak 16, żeby to wszystko dobrze przetrawić, żeby się uleżało. Żeby że tak mam sesję treningową koło 20-21, nic mi nie ciążyło, tak? Staram się też jeść lekko w takie dni, typowo takie rzeczy, które bardzo szybko się trawią, nie odciążają mi organizmu, ale dają mega energię, tak? No i też musiałem też jeszcze dodatkowo tak troszeczkę poeksperymentować w momencie, jak przeszedłem na wegetarianizm, tak? Bo jestem wegetarianinem. Dożywiam się, nie mogę powiedzieć, dożywiam się czasami rybami, no bo na przykład teraz będąc tutaj, tak? Będąc po trasie gdzieś, no nie ukrywajmy, ja nie zjem posiłku czysto wegetariańskiego, bo nie ma takiej restauracji, a rybę gdzieś tam zawsze jednak mogę spożytkować gdzieś tam, tak? Także no mówię, dożywiam się rybami, no ale to też już jest rzadkość. Widzicie, jak wiele fajnych, ciekawych informacji możemy wyciągnąć z naszego mistrza wagi ciężkiej. No i może zadajmy tutaj pytanie bardziej, jeśli chodzi o kolejną przyszłość twoją, jeśli chodzi o sztuki walki. Jakie są plany na ten moment teraz, jeśli chodzi o kolejne twoje show, nazwijmy to, w oktagonie? Na tą chwilę czekam na ofertę. Jestem wolnym strzelcem, tak? Jestem teraz, można powiedzieć, najemnikiem, który
obecnej chwili jest na urlopie, ale urlopie, jeżeli chodzi tylko o walki, bo cały czas jestem w sztosie treningowym, jestem cały czas w formie, w kategorii. Ogólnie wróciłem, można powiedzieć, tak troszeczkę do dawnych lat, do postaw, gdzie cały czas ciężko trenowałem, cały czas byłem w sztosie i cały czas czekałem na telefon, tak? Teraz jestem zawodnikiem już bez jakichkolwiek zobowiązań, ponieważ w rozmowie zostały użyte słowa, nasze drogi się rozeszły nieco, no i teraz czekam, tak, kto mi to zaproponuje. Jeżeli nikt mi nic nie zaproponuje, też nie będę nad tym jakoś tam bardzo ubolewał, bo moje życie jest kolorowe, mam co robić, mam z czego żyć. Dokładnie, jak widzimy w social mediach, pokazujesz fajne rzeczy. Także jest wesoło. Fajnie, no to w takim razie życzymy tego, aby ta oferta była taka, żeby tobie pasowała przede wszystkim, a nie żebyś robił coś pod kogoś. I fajnie, że tutaj, mimo tego, że ty często o tym nie mówisz, o tym, że jak wygląda twoje przygotowanie sportowe, wszyscy może sobie myślą, że to jest wszystko takie proste, że sobie, nie wiem, bo ciągle się śmiejemy, ciągle gdzieś gadamy, że Różal, chodzi i nie wiem, pierdala za przeproszeniem McDonalda i wychodzi sobie z walkę z miejsca. To nie jest prawda, bo sam gdzieś tam uprawiam sobie sporty walki. Wiem, ile ciężkiej pracy kosztuje jakikolwiek progres, jeśli chodzi o sztuki walki. I fajne jest to, co mówisz, że teraz sobie czekasz, bo wtedy, kiedy nie spinasz się na coś, to najlepiej wychodzi, co pokazała ostatnia walka. Ja jestem spełniony już i sportowo, i w jakiś sposób promocyjnie. Także na tą chwilę tylko po prostu traktuję to w kategorii dobrej zabawy. Super i życzę ci jak najwięcej dobrej zabawy i tego, aby wszystko grało jak na ostatniej walce. Dziękuję, pozdrawiam.